Są już rozwielitki na basenie. Jedno przeciągnięcie siatką i zobaczcie, jakie ładne, duże. Same byki takie. O, jak się wszystko zaczęło gotować i cała masa komara. Będzie wyżerka. Ok, a to już jest rozwielitka w kubeczku, wypłukana, ładne, duże, wraz z larwami komarów. Ale niestety nie mogę wam nagrać, jak daję ją rybkom. A to tego względu, że w akwarium ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę. Chyba, że uda się trochę rozjaśnić. Ok. W każdym razie padła lampa. Widzicie, w akwarium wielki burz. Mocno zarośnięte, umiała być jutro gruba przycina. A tu taka niespodzianka. Akwarium funkcjonuje oczywiście teraz, ale tylko i wyłącznie na doświetleniu. A tu, jak widzicie, zero. Padła mi lampa. Druga lampa dokładnie to samo. Co się stało, nie wiem. Sprawdziłem na szybko zasilacz. W teorii jest napięcie. W teorii, ponieważ czasami jest tak, że napięcie na mierniku jest widoczne, ale jest go za mało, żeby świecić. To się czasami zdarza. W każdym razie nie jestem w stanie tego stwierdzić. Sterownik powinien działać napięcie, zegar na sterowniku jest poprawny, więc powinno być dobrze. Wróćmy sobie do akwarium. Zatem skoro sterownik jest, no powiedzmy to, działający, zasilacz jest, powiedzmy to, działający, to musiałaby paść lampa, ale w to nie wierzę, ponieważ mamy tu cztery układy, co w skrócie oznacza, że mógłby paść jeden układ, gdyby na przykład, nie wiem, przepaliła się dioda albo coś takiego, ale żeby padły wszystkie cztery, to wina musi być albo sterownika, albo zasilacza. No bo mówię, mogłoby się zdarzyć, że padłaby jakaś dioda i jakiś układ by nie świecił, ale na pewno nie te wszystkie układy. No dobra, coś tam widać jednak. Najlepsze jest to oczywiście, jak to mówi teoria, że jak się ma coś zepsuć, to się zepsuje w najmniej odpowiednim momencie, czyli w piątek po południu, co oznacza, że przez cały długi weekend, choćbym chciał, i tak nic nie zrobię, bo przecież ani nie kupię zasilacza, ani nic innego. No trudno. O, to jest trójsomka, pokazała. Zobaczcie, jak już jest duża, już prawie jak te skalary. Dobra, postawię na chwilę na statyw kamerę i sobie popatrzycie, jak wcinają rybki rozwielitkę. Thank you.
A tu już jesteśmy w akwarium na dole ze skalarkami i one dzisiaj też dostaną dużej rozwielitki. Już nie będę nic segregował, tylko dostają dużą rozwielitkę. A nie będę im żałował. Niech wcinają. Jak widać, jest sporo larw komara, sporo poczwarek komara, wodzienia tak zwanego. No i piękna, duża rozwielitka oraz wcinające to wszystko skalarki. No, oczywiście teraz się musiały schować, bo ja tu nagrywam. O, tu jaki łakomczuch. Po dwa naraz łapie. W każdym razie są już robaczki na basenie i jakieś se będą teraz jadły już głównie rozwielitkę i larwy komara. Do zobaczenia. Cześć.